Talibowie wprowadzili nowy zdumiewający zakaz Afganistan, wprowadzono zakaz pokazywania kobiet w serialach. Talibowie przekazali stacjom telewizyjnym w Afganistanie nowe wytyczne, wśród których znalazł się zakaz pokazywania kobiet w serialach telewizyjnych, zakaz występowania dziennikarek i prezenterek bez nakrycia głowy oraz zakaz wyświetlania filmów niezgodnych z szariatem, podała stacja BBC. Ponadto w afgańskiej telewizji nie ma miejsca na filmy zagraniczne, które promują obce wartości. Zakazano też publikowania wizerunku proroka Mahometa. Nie sprecyzowano, jaki rodzaj nakrycia głowy jest wymagany dla dziennikarki prezenterek. Dziennikarze wskazują, że niektóre zalecenia są niejasne i można je poddawać interpretacji. Nie są to zasady, a wytyczne religijne. Afgańska telewizja wyświetla przede wszystkim zagraniczne seriale, w których główną rolę mają postacie kobiece. To pierwsze tego typu zarządzenie wydane przez afgańskie ministerstwo promowania cnót i zapobiegania niemoralności. Rzecznik ministerstwa, Hakif Mohair, przekazał francuskiej agencji prasowej AFP, że nie są to zasady, a wytyczne religijne. Jatullah Mujaddebi, członek afgańskiej organizacji reprezentującej dziennikarzy, przekazał w oświadczeniu, że ogłoszenie nowych wytycznych jest niespodziewane. Dodał, że niektóre z nich są niepraktyczne i jeśli wprowadzi się je w życie, nadawcy telewizyjni mogą być zmuszeni do zakończenia działalności. Zakaz uczęszczania do szkoły we wrześniu talibowie zakazali uczęszczania do szkoły dziewczynkom i młodym kobietom. Z kolei nowy szef władz Kabulu nakazał kobietom, aby nie chodziły do pracy, jeśli ich zadania mogą wypełniać mężczyźni. Talibowie zapewniają, że ograniczenia dla pracujących i uczących się kobiet są tymczasowe. Według nowych władz mają one na celu zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy i nauki. W latach 90., gdy talibowie po raz pierwszy doszli do władzy w Afganistanie, Kobietom zabroniono nauki i pracy praktycznie natychmiastowo. W latach 1996-2001 telewizja, filmy i inne formy rozrywki zostały uznane za niemoralne i całkowicie zakazane.